dłonie. Położone niemal 20 km od granicy Warszawy Błonie, to jedno z najstarszych miast Mazowsza. Panem Zenonem Reszką. Witamy w programie Regiony z Historią. Dziś gościmy w Błoniu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Błoniu, w mieście o bardzo bogatej historii, tradycji i kulturze. Ta historia sięga już ponad 1000 lat. Stąd naszej codziennej działalności bardzo często trafiamy na ślady wielkich wydarzeń w historii Polski, a także wielkich, sławnych ludzi. Ale najpierw, co dziś zobaczymy w programie? Wczesnogotycki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy ufundował książę Konrad II Mazowiecki. W tym miejscu stał zajazd, w którym Napoleon poznał Marię Walewską. To była wojna. W XVI wieku szewcy z Błonia wydali wojnę szewcom warszawskim. W obozie w Błoniu przebywał Wilhelm Hosenfeld, niemiecki oficer, który uratował Władysława Szpilmana. Historia Błonia rozpoczęła się niemal 1000 lat temu, właśnie tu, gdzie jeszcze dziś można zobaczyć ślady średniowiecznego grodziska. Panie profesorze, to właśnie tu powstało Błonie. Tutaj jest najstarszy ślad osadnictwa, stary gród w Rokitnie, ponieważ w pobliżu wyrosło miasto Błonie, wobec tego mówi się, że gród jest w Błoniu. Gród leżał nad rzeką, która teraz nazywa się, jak wszyscy wiemy, Utrata. To jest nazwa pochodzenia karczemnego, od karczmy, w której można było dużo utracić, ale kiedyś nazywało to się Mrowa i do jeszcze XVII przynajmniej wieku funkcjonowała taka właśnie nazwa. Gród został zbudowany prawdopodobnie w końcu XII wieku, być może jako element pasa obronnego przed najazdami naszych sąsiadów z północy i z północnego wschodu. Tego proszę nikomu nie powtarzać, ale to byli Litwini, no i starzy Prusowie, którzy tutaj podchodzili. Jak głosi legenda, to właśnie w tym grodzisku zostali otruci ostatni książęta mazowieccy. Nie jest to takie pewne. Po pierwsze, nie wiadomo, czy na pewno zostali otruci. To były wiadomości, które puszczali przeciwnicy królowej Bony. Zastanawiające jest to, że w Błoniu stoi kościół Świętej Trójcy, który został wybudowany w XIII wieku. Dlaczego on jest tak bardzo oddalony? To jest jednak teren podmokły. Bardzo dobry do wykopania fos, do obronnych rozmaitych działań, ale do tego, żeby tam mieli osadzać się kupcy, rzemieślnicy, no to na pewno lepsze miejsce znajdowało się tam na tej wyniosłości, która jest niedaleko stąd, tam ile 1,5 kilometra pewnie, może nawet mniej. W 1257 roku fundatorem kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Błoniu był książę Konrad II Mazowiecki. W kościele przechowywany jest XVI-wieczny portret księcia nieznanego artysty. Szczęść Boże, proszę księdza. Zapłać. Znajdujemy się w najstarszej świątyni tej części Mazowsza. Świątynia ta jest niezwykła, o czym świadczy bardzo rzadko spotykany czarny ołtarz. Tak. Świątynia jest drugą co do budowli sakralnych, najstarszą na Mazowszu. Faktycznie ołtarz tego kościoła, główny ołtarz, prezbiterium jest koloru czarnego. Czerni tego ołtarza wypływa z żałoby po powstaniu styczniowym, co jest charakterystyczne w tej części naszej świątyni. Tak zwane sklepienie kryształowe. Sklepień kryształowych w budowlach sakralnych na Mazowszu jest bardzo niewiele. Kościół nasz ma piękne organy. Takich instrumentów w Polsce nie ma dużo, są tylko dwa. Jeden identyczny jest w Kazimierzu nad Wisłą i drugi w parafii Świętej Trójcy Błoni. Przechodzimy do nawy bocznej naszego kościoła. Jesteśmy w kaplicy, która nazywana jest przez wiernych parafii Kaplicą Matki Bożej Błońskiej. Z bardzo cennym obrazem. Mówi się o dwóch datach,
Mianowicie jedna, że to były lata 1600, druga, że 1800 sprowadzenia tego obrazu. Obraz jest ze srebrną suknią, którą przeozdobiona jest Matka Boża i Pan Jezus. Obraz wyglądem zbliżony jest do obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kaplicy tej na co dzień jest dużo osób modlących się, ponieważ Matka Boża Błońska, tak ją nazywamy w Błoniu, cieszy się wielkim kultem. Cmentarz parafialny w Błoniu został założony w 1760 roku i jest jedną z najstarszych nekropolii Mazowsza. Tu czas stanął w miejscu. Groby XVIII, XIX i XX wieku kryją szczątki obywateli miasta, urzędników dawnego magistratu. Na cmentarzu spoczywają też obrońcy naszej ojczyzny, żołnierze września 1939 roku i partyzanci Armii Krajowej. Do dziś zabytkowy ratusz w Błoniu jest nie tylko wizytówką miasta, ale też jego najbardziej charakterystycznym budynkiem. Ratusz jest symbolem miejskiego samorządu, czyli samodzielności mieszczan, która u nas pojawiła się w XIV wieku, no troszkę wcześniej w innych dzielnicach. Plan miasta jest średniowieczny jeszcze i właśnie pokazuje, jak to miasto miało funkcjonować jako wielki ośrodek handlowy. Przecież ten rynek jest bardzo rozległy i tutaj mogli się spotykać kupcy przyjeżdżający ze wszystkich stron, jeśli nie świata, to na pewno Mazowsza. Decyzję o budowie murowanego ratusza podjęli radni Błonia w 1776 roku. Obecny ratusz powstał w 1846 roku, prawdopodobnie według projektu Henryka Marconiego, i nie jest wykluczone, że stoi na fundamentach swego poprzednika. Przed wojną mieszkańcy Błonia wmurowali na ratuszu pamiątkową tablicę. 1683-1933. Królowi Janowi III miasto Błonie. Król Jan III Sobieski zasługiwał na wdzięczność Błoniaków. Przyznał im przywileje, zwalniając z dzierżawy i z czynszów. Przyznał także przywileje cechowi szewskiemu. Ale w historii Błonia zaistniał jeszcze jeden polski król, Stanisław Leszczyński. Pod Błoniem rozbił swe obozy król szwedzki Karol XII po to, by wspierać Stanisława Leszczyńskiego. Po wyborze Leszczyńskiego na króla elekta przyjechał osobiście do obozu swego protektora, by podziękować mu za wyświadczone wsparcie. Na południowy wschód od Błonia w Rokitnie, w jednej z najstarszych parafii na Mazowszu, wznosi się barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Już w XVII wieku prymas Wacław Leszczyński każdą razą, gdy odbywał podróż do Warszawy, odwiedzał cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie, wsi leżącej niedaleko miasta Błonie, i kościół ten hojnymi podarunkami obdarzał. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Warto dodać, że dzieje tej świątyni splatają się w tragiczny sposób z dziejami całej Polski. W 1897 biskup Płocki konsekrował tą świątynię i wszyscy się cieszyli. Ale radość nie trwała długo, ponieważ przyszła I wojna światowa i tu wzdłuż kościoła, cmentarza uformował się front, gdzie Niemcy bronili się przed nacierającymi Rosjanami. Pułkownik Sierański zmuszony był zbombardować całkowicie kościół, by móc przejść ten front. Przychodzi II wojna światowa i znów kościół ulega zniszczeniu, nie tak okrutnemu jak w czasie I wojny, ale jednak. No niestety, ponieważ czołgi rosyjskie, które tutaj docierały, szły w kierunku Warszawy, Brwinowa, no dla zabawy strzelały do tego kościoła i zburzyły właśnie wieżę i tą fasadę. Centralnym punktem ołtarza jest obraz Matki Bożej. Właśnie ten obraz, który od XVI wieku zasłynął już cudami. Stąd cieszył się właśnie tak wielkim kultem ludności okolicznej, jak i z całej Polski przyjeżdżali tutaj. I Matka Boża nosiła wtedy tytuł Pani Pól i Lasów Mazowsza.
ksiądz prymas Stefan Wyszyński często tutaj przyjeżdżał i nazwał ją swoim już imieniem wspomożycielką prymasów. Dziś to jedyne wspomnienie, ale lokalna legenda głosi, że miejsce to związane jest z Napoleonem. Ta ulica to stara trasa poznańska i kolejny ślad Napoleona w Błoniu. Tak, właśnie. W tym miejscu znajdował się zajazd, w którym, jak głosi lokalny przekaz, cesarz Napoleon Bonaparte miał po raz pierwszy zobaczyć Marię Walewską. I to właśnie tu, w tym zajeździe, miało się wszystko między nimi zacząć. Jest to tak piękne, że aż chce się wierzyć. Napoleon Napoleonem, ale nie ma wątpliwości, że tym traktem wielokrotnie przejeżdżał Fryderyk Chopin. Z Żelazowej Woli do Warszawy jeździło się tędy. Wyliczono, że Chopin przejeżdżał przez Błonię tym traktem przynajmniej 20 razy. W jednym z listów, gdy jechał na zachód, pisze wyraźnie: jechaliśmy przez Błonię, Sochaczew. Po śmierci Chopina tędy właśnie jego siostra Ludwika wiozła serce kompozytora, które do dziś spoczywa w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Właśnie na strychu tego budynku, przy Alejach Niepodległości 223 w Warszawie, ukrywał się Władysław Szpilman. I tu, na jesieni 1944 roku, odnalazł genialnego pianistę oficer niemieckiego wywiadu, Wilm Hosenwelt. Przez dłuższy czas Hosenwelt dostarczał Szpilmanowi ubrania, żywność i lekarstwa. Pomógł mu też w ucieczce. Sam Hosenwelt 17 stycznia 1945 roku został zatrzymany pod Błoniem i osadzony w obozie przejściowym w Błoniu na terenie fabryki zapałek. Pod koniec lat 50. w murach przedwojennej fabryki zapałek zaczęto produkować zegarki. Pierwszymi raczej trudno było się zachwycać. Po 5 latach w fabryce produkowano kilka modeli zegarków, w tym również dość nowoczesne, w latach 60. modele pyłoszczelne z zakręcanym denkiem koperty. Tarcze zegarków z Błonia były zawsze białe. Warto wiedzieć, że pod koniec istnienia fabryki została wyprodukowana mała seria zegarków, licząca zaledwie 1700 sztuk. Były to zegarki Blonex, antymagnetyczne, przeznaczone dla oficerów lotnictwa. A był to prawdziwy hit. Dziś kolekcjonerzy za każdy z modeli Blonexu gotowi są zapłacić fortunę. W XVI wieku szewcy z Błonia byli potęgą. Stanowili na tyle poważną konkurencję, że szewcy warszawscy wydali im jedyną w swoim rodzaju najprawdziwszą wojnę. Szewców warszawskich z szewcami Błonia. Żartów nie było. Można się jedynie domyślać, że tę wojnę wygrali klienci. Błonie to dzisiaj gmina nowoczesna, gmina XXI wieku, która przede wszystkim rozumie i dba o potrzeby mieszkańców. Właśnie budujemy park Bajka, w którym będzie wiele atrakcji dla mieszkańców, dla najmłodszych, dla młodzieży, także dla seniorów i dla całych rodzin. Będzie to taki jeden duży kompleks rozrywkowy właściwie, gdzie będzie plac zabaw dla najmłodszych, gdzie będzie siłownia dla dorosłych na wolnym powietrzu, gdzie będzie linarium także do zabawy, a także gdzie będzie wyjątkowa multimedialna fontanna, właściwie plac wodny z szeregiem atrakcji wodnych dla naszych najmłodszych. No to Bajka. Staramy się. Żegnamy się już z pięknym starym Błoniem w rytmach tęczy. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i serdecznie zapraszamy znów do Błonia. A ja Państwa zapraszam do oglądania następnego odcinka z cyklu Regiony z historią.